W ogóle zajmuję się od jakiegoś czasu takim zawodowym klikaniem w klawiaturę, głównie w konsolę. I problem, jaki jest na chwilę obecną, jaki zauważyłem na przykład w mojej pracy, jest to, że klienci przeważnie chcą dużo rzeczy za tak. Chcą mieć, że tak powiem, pełną redundację maszyn kosztem naprawdę małej kosztem, każda złotówka. Trzeba było coś z tym zrobić. Było swojego czasu takie rozwiązanie, dosyć dawno temu, był LVS. To był też taki Linux Virtual Server. Stawiało się parę maszyn, to wszystko działało, więc był zadowolony. Problem był taki, jak ten master zdech i to trzeba było zrobić. Nie? No to powstał sobie tam chyba live, tam Herbit, ale to w pewnym momencie to zaczęło mieć takie problemy, że ludzie nie bardzo do końca wiedzieli, co oni chcą z tym zrobić, jak to chcą skonfigurować, bo konfiguracja nie była banalnie prosta i duże firmy na R, tak jest tak, tym, żeby nie mówić, jakie firmy Linuxowe, takie lody też tu gdzieś widziałem nawet, to chyba jest, doszli do wniosku, że na tym trzeba zarabiać pewno siana, no nie? I trzeba tych małych ludzi łupić i jeszcze raz łupić, nie? Przejdziemy do tego. Z punktu widzenia klienta, to ma działać, ma mieć wysoką dostępność, ważna jest waga serwisu, bo najważniejszym serwisem dla klienta jest jego własny. On musi, to jest jego tak zwana taka ważność serwisu. No i oczywiście musi być tanio, dobrze i naprawdę musi być tanio i dobrze. I najlepiej z punktu widzenia, żeby jeszcze ładnie to zaprezentować klientowi, a on swojemu, to ma być, w nazwie ma być cloud i virtual, bo wtedy już mamy 20% do lansu, 20% dla ceny dla end usera. I co mieliśmy do tej pory? Do tej pory był właśnie Hermit, Korosyn, UGARP i OpenEyes. OpenEyes to jest taki, był taki bardzo fajny twór, pochodzi od ludzików z ICE-a. Oni doszli do wniosku, że jako chyba jedni z pierwszych, że najlepszą metodą jest na zarabianie pieniędzy jest wdrożenie w taki sposób, żeby klient do końca nie wiedział, co ma, to działa, to ma działać zajebiście, być zajebiście szybkie, ale jak cokolwiek trzeba zmienić, poprawić konfiguracji, no to co? Najlepiej, żeby klient za to zapłacił. Najlepiej, żeby zrobić szkolenie i żeby wyciągnąć jeszcze więcej kasy. Ludzie doszli do wniosku, że w związku z tym, że tam był zamknięty kod, że to nie, to jest zło konieczne, oni odeszli i zrobili OpenEyes. No i OpenEyes miał być super. Miał być naprawdę super, kod był otwarty, ale niestety sposób implementacji i poziom abstrakcji myślenia tych ludzi to po prostu, no, to był kosmos. To było coś, no, coś abstrakcyjnego, abstrakcja, to był stan umysłu po prostu. Kolejną rzeczą było, że ludzie doszli do wniosku, że to musi być proste, to musi być coś fajne i przyjazne. No i tak powstał Korosek. No. Teraz tak, mamy taki schemacik z punktu widzenia dużych firm. Od klienta jest najważniejsze, wiadomo, kasa. Dostanie duże H. Tak trzeba, bo tak inni robili, więc klient też musi tak zrobić, czyli wrócić pieniądze. A klient tak naprawdę ma mały serwis. On chce, żeby to mu działało. On płaci, załóżmy, administratorowi, żeby to działało. Administrator z kolei też chce, żeby to działało, a najlepiej w taki sposób, że jak w piątek po 16 coś padnie, to do poniedziałku klient nawet się teoretycznie nie zorientuje, bo system monitoringu tutaj został wyłączony, nie? O 16. Dobra. Jak można taniej coś takiego zrobić? Trochę się odkrył. Tutaj jak widzimy, mamy już trzy maszyny.
Mam jakieś wskazanie na zdrowie? Można. Można. Może o czymś nie wiem. Mamy tak, tutaj. Jak mówią duzi chłopcy, no nie? Najlepiej jakieś jedno urządzenie, załóżmy router. Redundantny router. Jeden od, drugi od, jak pan taki trzeci. Switch. Switch najlepiej redundantny. Ten storage. Storage najlepiej też redundantny, bo jak padnie to... Do tego tu widać? Nie widać. Dobra. Baza danych. Baza danych też redundantna. Backup. Najlepiej wszystkiego. I najlepiej w drugiej opcji szafie. A najlepiej w ogóle w innym miejscu, w innej serwerowej. No i najpierw wchodzą koszta kosmiczne, naprawdę kosmiczne. Jak ktoś mówi, panie, ja mam stronę z kotami. To ma działać. Mam bazę danych z kotami, chcę, żeby te koty były zawsze dostępne. I nie będzie pan więcej niż tu, w tej chwili o kotach złego. No dobra. Takie jest rozwiązanie, takie też ładnie wygląda. Mamy tak. Klient zamiast, tak jak tam miał możliwości, tych maszyn, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, prawie 16, żeby to działało. 16, żeby to działało. Dostaje dwie maszyny. W1, W2. Działa na nich proxy, o którym mówiłem tam jakimś ostatnim razem. Jest podniesiony wirtualny adres IP, więc zarządza de facto komunikacją między tym, zarządza korosynk. Całym tym korosynkiem i całymi tymi wszystkimi rzeczami zarządza peacemaker. Klient jest zadowolony, bo mało płaci. Klient jest zadowolony, bo też naprawdę mało płaci. Admin jest zadowolony, bo działa, może spać, że tak powiem, spokojnie. Dostanie tylko, chyba że nie dostanie z nagiosa informacji, że jedna maszyna przesadza. W momencie, jeżeli cokolwiek padnie, czyli załóżmy, to ma przyszli wybarczyści księgowi, to maszyny wywiedzie. Wszystko potrafi się przepiąć na jedną maszynę. Wszystko ładnie stanie. Jeżeli jest baza danych, to baza danych stanie. DLPD też się tam odbuduje. MySQL, jak ten padnie, to też stanie. Koleś jest prawie odporny na wszystko. No chyba, że ukradną drugą maszynę, no to jest problem, nie? Dobra. Przechodzimy do takiej, no, wisienki na torcie. Tak jak mówię, CoreOSync jest tą pochodną OpenEyes. Jest tam projekt, ma około 8 lat. Najważniejsze jest open source w pełni. Prosty jest w implementacji. Jest skalowalny. Dodanie kolejnej maszyny do sprawdzania to jest kwestia, no, nie wiem, 10 sekund, jakiś leci papet, poleci i zrobi wszystko za nas automatycznie. I jest wygodny. I przede wszystkim najważniejsza rzecz, jest bardzo fajnie opisana dokumentacja. Tak to mniej więcej wygląda przykładowa konfiguracja. Pierwszą rzeczą, jaką musimy sobie wyklikać, to jest generowanie kluczy, żeby to było ładnie, bezpiecznie i w ogóle super. To jest de facto, to jest standardowy taki konfig. Tutaj opisałem dokładnie, do czego to służy. Fajne jest coś takiego, że są tokeny. Tokeny są wysyłane do każdego moda. Node wysyła do następnego moda, node następnego moda. I jeżeli nie ma żadnych strat, wszystko działa, dostaje zwrotkę, że wszystko działa, jest fajnie. No nie? W momencie, jeżeli nie działa, to takie, że tak powiem, ta maszyna nasza jest wyrzucona w tym momencie. Tak, na razie tak powiem, ogólnikowo wyrzucona z klastra, wiedzą, że tam jest failover, wiedzą, że tam jest badaka, nic tam nie będzie dotykać, nie? Teraz ustawiamy sobie komunikację, tutaj mam dla jednej sieciówki, bo tamte dwie maszyny, nie powinnaś, są połączone ze sobą na krótko jeden do jednego oraz drugim interfejsem do switcha. Wtedy mamy redundantne sieciówki i sieć, de facto zewnętrzną. Dobra, no tak, więc jak widać, konfiguracja nie jest jakaś kosmicznie trudna. Żeby było ciekawie, w Debianie, tak samo w CentOSie, sprowadza się de facto do wklepania tylko tutaj w te miejsca adres IP. Wszystko jest już, że tak powiem, standardowe ustawienia, które działają i prawie ich nie trzeba zmieniać. Jest oczywiście włączone logowanie, gdzie ma logować.
I teraz tak, co ma tym zażądać tak, tak naprawdę, bo sam Korosyk, on nie wykona za nas żadnej roboty, tylko powie, że to działa, nie działa, nie działa, nic nie róbcie i tyle. Reszta zostaje, że tak powiem, w rękach nas, administratorów. Co z tym dokładnie zrobić, nie? No i tutaj właśnie definiujemy sobie serwis i wzięliśmy sobie Peacemakera. Peacemaker to jest CRM. Teraz pytanie, czy wiecie, co to jest CRM? Tak. Tak? No okej, okay, no dobra. Źle zadanie pytanie. Fajnie, to jest. Jeszcze raz to? Dobra, kolejne pytanie, to znaczy skrót CRM? No to... Cluster resource. Tak, dobra, super. Termin już jest na ten? To jeszcze parę, takich, to można nawet małą stołę zrobić, nie? No to jest no. No dobra, to pewnie za to jakoś pasowało. Za uczciwość też to się należy. No, proszę bardzo. Proponuję piątkę przy ocenie. To tak. No właśnie. Dobra, na czym skończyliśmy? Wybraliśmy sobie Peacemakera. Peacemaker to jest właśnie CRM, Cluster Resource Manager. O! I tutaj dochodzimy do czegoś, co zobaczymy później. Coś, co działa. Naprawdę działa. Jestem dopiero, że tak powiem, zajmuję się tym około rok, może półtora. Nie, czekaj, 1000 dni to jest tutaj, no jakoś tak, około tam 1000 parę dni tym się zajmuje. Tak, 3 lata, o. CRM, tak jak mówię, Peacemaker. CRM, Cluster Resource Manager, jest naprawdę mega funkcjonalny, to takie funkcjonalność tego jest przez V, jest naprawdę duże F. Jest tak samo skalowany, dodanie kolejnej rzeczy jest wykonalne. O, powiem tak, jest wykonalne, można to robić. To jest tak, jak można porównać do autystycznego psa, że każdy kocha takiego psa, wie, się z nim obchodzić, ale czasem go gdzieś tam w środku kości, żeby go w lesie tam powiesić. Nie? To tak. Tak po prostu mam. Stabilność jest naprawdę mega stabilny. Aż się naprawdę się zdziwię. Teoretycznie nie ma się Peacemakerze co psuć, no nie? Że tak powiem, tym złym kimś jest administrator. To administrator może zrobić najwięcej zła, najwięcej problemów z tym. Prostota działania. No to jest właśnie takie, że też powinno być przez małe P działanie. Działa. Jak już poznamy, jak to działa, to wydaje się, o kurde, to jest naprawdę banalnie proste. I każdy jest zadowolony. Prostota działania polega też na tym, że samo w sobie tutaj w Peacemakerze nie ma się co zepsuć. To po prostu działa. Kolejną rzecz są 3 kroki. Kolejne zadanie, co to może być? Zagadka. Nie wiecie? No dobra, można to nie wszystko tu wpisać, więc chwała mi, biorę sobie jeden. No. Oczywiście tak, jeżeli chodzi o dokumentację, dokumentacja jest bardzo ładnie opisana. Jest no, do rany przyłóż, jest nawet cały Cluster Labs, są egzample, przykłady, tylko kopiować, myśleć, wklejać. O, to tak mniej więcej, dałbym dużo na myśleć. Bo można mieć później problemy, później pewnie. Czyli mamy tak, funkcjonalność, skalowalność, stabilność, prostota działania. Kosztem. No i teraz jakim kosztem? Niewielkim. Kosztem niewielkim. No, spróbujemy kolejną, poświęcimy może. Za darmo. Niekomercyjny. No, ma też tam, gdzieś tam jakiś temat, ale taka najważniejsza rzecz. O, kto powiedział skomplikowanie? O, proszę bardzo, budujemy dom, małą macierz. Uwierdliwością konfigurowania, to jest dokładnie. Za pierwszym razem, jak to zobaczyłem, to patrzyłem się tak... Kurde, powiem, że do wniosku, że ludzie, którzy to wymyślili,
To naprawdę, to mają poziom abstrakcji i to jest abstrakcja abstrakcji. A ludzie, którzy to używają, to jeszcze większy mają poziom abstrakcji. Dałem się nabrać na, że tak powiem, czątkowe wygamy, bo, że tak powiem, przeglądałem net i szybko znalazłem bardzo ładne zdjęcie i ludzie, o kurde, to ciała, to jest proste. No i przejdziemy tutaj. O, tak to wygląda. Bierzemy sobie cele, mol minus jeden, pokazuje nam, kiedy on się stworzył, wszystko. Mamy online, mamy scratch 1, file 1, to są dwie maszyny. Resource Group HA. IP Cloud wystartował na storage 1, NFS na storage 1, FS Home też na storage 1, klient NFS-a na file 1. Jakby kurczę, badanie, no naprawdę, słuchajcie, naprawdę to wygląda super prosto, jest proste, ludzie mówią, wow, to działa, jest zajebiste. Kurczę, no to jak wszyscy tak mówią, to ja też tak mówię, tak musi być. Teraz tak. Mam jeszcze takie wyjaśnienie. Założenie jest takie, że jest storage 1, tak na tym rysunku, co wypuszczyłem, storage 1 i file 1. Storage 1, jak sama nazwa wskazuje, daje storage. To w NFS-ie. File 1 jest klientem NFS-a. Pomiędzy, żeby wiadomo, żeby w momencie, jeżeli padnie storage 1, no to dane, załóżmy, nie mieliśmy backupu, tak się czasem zdarza. Ja jeszcze robię backupy. Więc złożone jest SDB, storage 1 jest masterem, file 1 jest slave'em. Pomyślcie jak, padnie slave za pomocą korosynka, automatycznie robi się masterem, wie, że on poprzednio był NFS-em i jest ten, więc... Kurczę, ten lepiej. Drugi mikrofon. Drugi mikrofon. Zobaczcie się w baterii. Nie, ty włącz go. Działa. Dobra. Super, zajebiście. Teraz tak, wiemy, że nasz file 1, nasz file 1 jest klientem NFS-a. Jak jest klientem NFS-a, to sam dla siebie nie może być serwerem. Więc już się zaczynamy bawić wyjątki. Czyli w tym momencie Peacemaker nas informuje, że zaraz, tamten serwer został ukradziony czy padł, no to zaczynamy robić magię. Magia polega na tym, że już zamieniamy się master slave, tak? Kolejną magią jest, że jak ja już jestem serwerem NFS-a, znaczy jak byłem klientem NFS-a, nie mogę być serwerem, więc teraz ja muszę być serwerem, ale nie mogę być klientem NFS-a. Muszę podnieść IP Cloud, znaczy IP dla, tu mamy też IP Cloud dla klienta, można powiedzieć, że ma pan cloud, prawda? Oraz podnosić, tak jak mówiłem, NFS-a informuje inne maszyny, no nie, jak miałem więcej, że to on jest teraz serwerem mastera, nie? Teraz tak, taka dobra uwaga, też taka fajna uwaga, że całe to połączenie, czyli korosynki pisząc Peacemaker, umie gadać ze Stoniszem. Czy tam ktoś wie, kto to jest Stonisz? Kto to jest Stonisz? Tak. No to nie dostaniesz. Tak, nie? Ogólnie to jest tak kolokwialnie, że mówię, to jest coś takiego, że jeżeli jakaś maszyna coś nie może dostać, to pak dostaje headshota, maszyna idzie do piachu, wstaje i teoretycznie powinno działać. Problem zaczyna się w momencie, jeżeli mamy to ustawione, zrobiliśmy jakąś małą gdzieś, powiedzmy, nie tyle literówkę, ale że tak powiem, z punktu widzenia człowieka nie jest błędu logicznego, z punktu widzenia maszyny to jest duży błąd logiczny i maszyny zaczynają do siebie strzelać. Kurde, to what the fuck, nie? No to wstało, pada. Żabik szaleje, działa, kurde, co jest? Przepraszam, jak to serwerowi, no nie? Dlatego później się nauczyłem, że stonisza się wyłącza, włącza się naprawdę, włącza się niecyfrowe, włącza cyfrowe. Tak na marginesie, że ustawiamy stonisza na samym końcu, jak już jesteśmy pewni, jeszcze raz pewni, że się nikt nie spieprzy. I tak trzeba wrócić do dokumentacji i trzeba na pewno mogę to włączyć, nie? Jest tak, same konfiguracje, tak mówię, daje się naprawdę nabrać na marketing ludzi z internetu, że jak to ładnie wygląda, na dokładnie takie coś. Przyznacie, że ładnie wygląda, jest proste, czytelne. Jest po prostu super. Dla dwóch maszyn, przechodzimy dalej. O, nie wiem, o dupa. Spodziewałem się tego. Tak wygląda krótka konfiguracja.
I teraz to jest, i to jest konfiguracja dotycząca właśnie tylko dwóch serwerów. I dotyczy tak. Najpierw wszystko zaczyna się od DBT. Musi być oczywiście spełniona kolejność. Ustawiamy sobie kolejne nam rzeczy, wykładamy nową maszynę i musimy ją włożyć w odpowiednią rzecz, w odpowiednie miejsce, w odpowiednią grupę, wykluczyć z odpowiedniej grupy. I to jest na dwóch maszyn. Mamy więcej maszyn, to się zaczyna, że tak powiem, tak, się zaczyna takie kluczenie i sprawdzanie wszystkich możliwych możliwości. Trzeba wziąć te wszystkie możliwe możliwości i w pewnym momencie, jeżeli klient mówi, że on ma na celu trzecią maszynę, to się mówi, proszę pana, to my panu te dwie maszyny zrobimy, zlingrujemy na trochę szybsze, pan nie będzie za to płacił, a pan zrezygnuje z trzeciej maszyny, pan będzie zadowolony. Admin jest zadowolony, klient jest zadowolony, szef, ja się przekonam, też jest zadowolona. Uptime maszyny idzie do góry, wszyscy są zadowoleni, no nie, żadnych się ludzi. Tak to na końcu wygląda. Ustawiamy DTP. Następnie ustawiamy sobie... tak jak widać, czy to słabo? Słabo, dobra, może tak się powiększa. Nie wiem, jak to się da powiększyć, może tu ustawić. Chciałem, to inaczej. Czak nie jest to co powiedziałeś. Tak, nie za dwie, no to coś trzeba. Teraz to znajdziesz, dobra. Chyba przeszedłem. Dobra. Tak, ogólna informacja. Tutaj mamy definicję, co mamy robić. Tu mamy DPD, OCPS, i później o tym powiem, nazwa DRBD, parametry do DRDB, kiedy ma timeouty, podajemy, czy ma być master po ilu sekundach, save po ilu sekundach, lecimy dalej, nie? Mamy FS Home, nie? FS Home ma mieć home www, typ X4, bo lubię, i ustawiamy timeouty, nie? Target role start, to mamy startować, nie? Kolejną rzeczą jest, że już mamy pomontowany z DRDB, to jest, dotyczy tylko DRDB jednej i tam rzeczy, że katalog z www jest podmontowany pod DRBD i to wstało. Kolejną rzeczą jest, robimy NFS-a. NFS ma tutaj się nazywać file NFS, to jest jego zasób, ten dyrektor, typ, bla bla bla, tam opcje tam montowania, podajemy timeouty. Kolejną rzeczą, jedną z ostatnich jest IP cloud, no nie? Bo musi być jakiś tam wirtualny adres, a jeszcze ten bicz, nie? No i tu zaczyna się, tu to troszkę nie dzwonię, a prawdą zaczyna się, czary zaczyna się tutaj. Tu mamy grupa HA, na którą grupę HA wchodzi IP cloud, NFS, FS home. I to tak ładnie wygląda, o, to jest tutaj, to jest dokładnie definicja tego. I to wygląda prosto, ładnie, przyjemnie. Kolejną jest rzeczą, tutaj jest znowu DPD. Czy ma być, ile ma być lodów, czy to jest tam, ma być klonowane maksymalnie dwa razy. Cała magia dotycząca z opcjami. Kolejną rzeczą jest tam znowu FSO i zaczynamy robić wykluczenia. No nie? Że prefers rule dla FSO ma być na storage 1. Lokalizacja, tam MSD DPD. Kolejną rzeczą jest, no to jest definicja mastera, gdzie ma być też na storage 1. Dobra, kolejna rzecz, kolokacja, czyli gdzie to umiejscawiamy. Umiejscawiamy HA dla MSDRGB, master. Kolokacja kolejna, że NFS klient nie może być na serwerze tam, gdzie jest HA. Kolejną rzeczą jest, że DRDB musi promować swoją, czyli w tym momencie tam storage, że ma być masterem. I teraz, i tutaj mamy kolejną już, że HA, grupa jest jedna HA, druga jest FS NFS Home. Grupa NFS Home w tym momencie jest klient NFS-a, czyli VM1, tak? Tak w skrócie, wydaje mi się, że tak prosto powiedziałem, ale teraz tak powiem, że chyba jednak nie. Teraz tak, kolejną tutaj rzeczą jest OpenEyes. To jest taki zwrot ku przeszłości, bo ludkowie z OpenEyes zrobili korosynka i, że tak powiem, można tu wstawić hermita, bo to oczywiście Peacemaker działa pod każdy, a może być ten hermit, no nie? Tutaj jest akurat są skrypty od hermita, więc powiem prawdą, i hermit, to jest prawie co się tylko różni nazwą, bo to i tak są definicje tak zwanych klas, które są gdzieś tam implementowane.
Więc równie dobrze zamiast tego CPS Infe mogłem dać sobie Headbita i efekt byłby naprawdę taki sam. No i tutaj bardzo fajna opcja, spełnisz Rayleigh False. To jest, później to odkryłem. Jak dwa razy jak to sobie, że coś jest nie tak. Teoretycznie teraz tak to działa i jest naprawdę mega przyjemne, jak to się już wyklika. Teraz to się wygląda, że dwa razy proste, to jest ogólnie niedotykalne, tego Arduino się nie dotyka, to działa. Działa naprawdę dobrze i stabilnie. Teraz miałem przyjemność, można powiedzieć, migrację dwóch maszyn, w sumie to były trzech maszyn, trzy razy dwie maszyny, z jednego miejsca serwerowni do drugiego miejsca serwerowni. Każda maszyna to tam 1000 dni time'u i problem jest taki, czy stonisz, czy przy restarcie nie będą headshoty, ponieważ to jest, w pewnym momencie to się zaczyna taka trochę paranoiczna zabawa, bo wstają dwa mastery przy DVD, jest też jak split brain i człowiek siedzi i zastanawia się, co zrobić, czy teraz ten ma lepsze dane, czy ten ma lepsze dane, to już zatrzymywanie, wymuszanie, żeby nie mamy backupu, więc tym bardziej, że tak powiem, ludzie już patrzą paranoicznie pod to, nie? Dlatego ja się nauczyłem, że wyłączyłem, chociaż mam sprawdzoną tę konfigurację, wyłączyłem, poprawiałem konfigurację, też wyłączyłem, bo nie jestem pewny, że gdybym włączył, to by to działało, ale pewnie w jakąś sobotę o 20, gdzie byłem z żoną w kinie, w tym momencie byłby western, nie? By sobie strzelały w głowę, nie? O, i teraz tak, co dostajemy na stronie ogólnie o Peacemakera? Mam dostępne takie gotowe reguły, tak jak mówiłem, że tam zawsze Herbit Energy. Mamy w tym momencie, że tutaj strona nie działa, nie? Że w tym momencie dostajemy całą taką rekrutkę. Dostajemy całą taką rekrutkę, którą możemy sobie sprawiają tylko te rzeczy. Czasy już też są defaultowe. Te są czasy przez ludzików na bieżąco sprawdzane. Są polecane, więc teoretycznie cała zabawa polega na tym, że budujemy sobie klocki logiczne. Jeżeli skrzanimy coś w klockach logicznych, robimy sobie wielkie kółko, no i później kurczę, czemu to nie działa. I się okazuje, że a, bo to musiało być wcześniej niż to i tutaj mała zamiana i nagle się okazuje, wow, ciało, nie? Dobra, to nie, to nie tak szybko. Tak szybko nie popłacimy. Znaczy nie skończymy. O, wracamy sobie tutaj do naszej całej tej grupy. Powiem tak. Przy wyklikaniu, tak jak mówiłem, w systemie, jak to już działa, zaczynamy myśleć w pewien sposób też abstrakcyjnie, co pewnie widać, jak tam próbowałem wytłumaczyć jakąś prostą rzecz, że wszystkie te ustawienia naprawdę są proste, tylko trzeba chwilę posiedzieć i poczytać. Troszkę siedzieć i poczytać. Ja tak zrobiłem, poczytałem, wyklikałem, narzucałem w domu pełno mięsa. Czasem córka powtarza też to mięso. Nie wiem czemu. I teraz tak, to zaczęło działać. Zadowolony, że naprawdę zrobiłem coś fajnego, klient jest zadowolony, wow. I się okazało, że z takimi problemami jak ja dotyczące tej konfiguracji, oczywiście tu, no tutaj może nie będzie widać, kurczę, może spróbuję jakąś tą grafikę. Może nie tyle, że było na forum. Znowu. Dobra, to już nie widać. Ogólnie tak, dostajemy od razu, że tak powiem, po wykonaniu komendy CRM, tego nie widać, dostajemy od razu ładnie podzielone te grupy, o których tam mówiłem poprzednio, to są te grupy. Te grupy ładnie właśnie, ładnie oznaczone kolorkami, że my wiemy dokładnie co, jak jest mega, bardzo ładnie przejrzyście. Kurde, teraz to przejrzyście rozdziała. O, jest naprawdę mega przejrzyście, tutaj widać sobie kolorki, co jak. Edycja. Edycja to jest, tego odbywa się w dwojaki sposób. Trojaki, później się dowiedziałem trzeciej, tylko że zżałem się, czemu dowiedziałem się o tym troszkę później. Że możemy tak, albo klikać, jeżeli ktoś lubi w XML-u, możemy to wszystko wyklikać sobie w XML-a. Tutaj naprawdę kłaniam się ludziom, którzy by to chcieli robić, ale można, ludzie to podobno robią.
Kolejną rzeczą cała konfiguracja polega tak jak zabawa na routerach na Cisco, na Junosach, że sobie wchodzimy w konfigurę, enter, show, zmieniamy sobie różne rzeczy, sprawdzamy czy działa i damy commit. Bardzo fajnie to działa. Nie musimy wchodzić do całej tej konfiguracji, możemy to, że tak powiem, zmienić ręcznie. Możemy zmienić sobie tak samo ręcznie, że w HA tutaj załóżmy nodę RDP, ustawiamy sobie na jest RDP. Wszystko możemy robić automatycznie, że tak powiem, ręcznie, nie wchodząc do tej konfiguracji. Dobra, tutaj teraz, co znalazłem na necie? Na necie znalazłem stronę Google. To jest tutaj taka ładna. Dobra, proszę bardzo. To samo, co tam można było wyklikać. Ktoś wpadł na pomysł, że to jest też mega upierdliwe i ludzie nie będą z tego korzystali do momentu, jak to nie będzie proste i wyklikał jawową zabawkę do tego. Jawowa zabawka do tego polega na tym, że ściągamy sobie jeden plik, uruchamiamy sobie ten plik, on się pyta, co mamy za klasę. Zawsze mamy Peacemakera, bo to nie tylko do tego, nikogo z tego. Mówi, super, jakie adres IP? Takie. Poprosimy adres po SSH. Taki hasło, dupa, kropka, 8, wiadomo. Dobra, no i się łączymy się do tych maszyn i w tym momencie następuje kolejna magia, że wszystko to od razu pokazuje, że co jest z czym połączone. Że załóżmy, tutaj jest u góry HA, znaczy te HAProxy. Tutaj jest, załóżmy NFS, który tu będzie klientem, tutaj musi być masterem. Druga maszyna. W zasadzie przerzucanie takich klocków budujemy sobie to, co ja siedziałem w domu rzucając mięsem, żeby to wyklikać. To można wyklikać w parę minut. I to jest, śmieszne. Śmieszną rzeszą jest to, że tutaj mam ten ileś na tytułowe okienko. Znaczy, a to jest większy, może być większy. Wow, dokładnie. Możemy sobie, tak jak mówiłem, jedna maszyna druga, DPD, ustawiamy, czy ma być w jedną, w drugą stronę. Tutaj mamy akurat drive software'owy, bo też, no naprawdę, możemy, to jest mega elastyczne całe to urządzenie, więc możemy sobie wszystko wyklikać. Naprawdę, no, klikając myszką w to, czy w to, tutaj podając dane. Najśmieszniejsze jest to, że tutaj widać taki mały hash. I tu są pokazywane wszystkie, tutaj wracając do, kto miał PV? O tutaj, tak właśnie, o tutaj PV, że leci PV i widzimy wszystkie komendy, jakie są fizycznie wykonywane na serwerze. Czyli też jest na przykład konfiguracja, show, dodajemy w tym miejscu to i to i o kurde, ładnie to wygląda, no nie? Przejrzyście i nie mam wrzuconego żadnego typu, jak to robią na przykład niektóre tam, nie, pajączki, jak się robią zbronę na Google, na pajączku, to wrzucał się takie pełne jakiegoś takiego swojego sheetu, bo jest to niepotrzebne. Więc to mogę w pełni polecić. Można tak samo to od razu zaimplementować sobie w działającym systemie. Ściągam, robiłem się, mówię, o kurde, tak to wygląda, o, tu jest błąd, ale byłem głupi, to trzeba zrobić tak, to działa, włączamy sprawdzić, nie. Więc w tym momencie mamy naprawdę fajne narzędzie do zarządzania tym webowym. Można sobie spod Ubuntu, jak czas wiadomo, wszędzie pójdzie, no nie? I to naprawdę będzie działać, nie? To jest coś takiego jak Linux Cluster Manager Console, LCMC. Jest darmowe, można ściągać. Przynajmniej jeszcze było tam jakiś czas temu. Nie wątpię, żeby nie było. Nie? To jest cała strona projektu. O, tak to w skrócie wygląda. Są komendy, które są w tym momencie. O, widać to. No. Są w tym momencie komendy, jakie były wykonywane, jak się klikniemy na jedną maszynę i na przykład zrobimy jakąś akcję. To jest, co było dokładnie wykorzystane, to jest serwis AWR Stop. No, przy tym mówię, tutaj też widać, nie? Te wszystkie rzeczy jakieś tutaj wykonywało złapy. Polecam wejść sobie na tą stronę LCMC Social.net. Tam jest naprawdę, to jest cały filmik, koleś zrobi filmik 20-minutowy, jak z tego korzystać, no nie? Więc zrobi naprawdę dobrą robotę. Szkoda, że późno zadałem takie pytanie w Google, no nie? Że celem Prorosy Web GUI, nie? To tak... Chyba jest, nie? Kolejną rzeczą jest... Dobra.
To była pierwsza część, że tak powiem, o Korostegu i Peacemakerze. Teraz porozmawiamy o drugim. Mam jeszcze 10 minut? Mało. A ile? 17, to znowu, zajebiście, no nie wiem, czy coś was czyta. No, ogólnie teraz tak, kolejną rzeczą chciałem wam powiedzieć, jak można naprawdę tanim kosztem i przede wszystkim mega szybkim wybudować, zbudować gotowy system pocztowy od zera, mając tylko dostęp do SSH. Konfiguracja dla end-usera, dla klienta to jest, może mogę nie skłamać, ale 15 minut i mamy wszystko. Czyli mamy tak, userów w bazie danych, oczywiście bez wiadomo, że bez migracji tych userów, tak? Mamy tak, założony cały system pocztowy oparty o PostScripcie, do tego wszystkie wytryski, czyli klawa V, łama, WIS, baza danych, wszystkie restrykcje wysyłki odbioru dla domeny, restrykcje odbioru, limity przede wszystkim, to jest mistrzostwo świata, limity do poczty, że bo nie jest problem ustawić limit dla poczty, że dla tego misia wkracamy się w ciągu godziny 500 maili, czy tam 50 maili, później dostaje się środkowy palec, więcej nie myślę. Z punktu widzenia administratora jest zajebista sprawa, bo jak jego, jak leci spam, to sam siebie zablokuje, mamy tylko informację, aha, miś się i tak zablokował, więc konto do piachu, do innego tam administratora, bo jak sprzedaje tam usługę, załóżmy do mnie, ja do tego tematu nie mówię, że możemy to odblokować, zajebić tam piachu, nie? Problem zaczyna się taki, że jeżeli są na przykład małe korporacje, znaczy nie mam korporacji, że małe firmy zaczynają wysyłać między sobą spam, no i, ale pani Zosia mi kurzeczka na ten raport i dupa, i musi być ten raport, no i z tej skrzynki, no wiadomo, jest, nie można zablokować. To jest taki też fajny mechanizm, że blokujemy misiów wysyłających pocztę na randomowe adresy IP więcej niż 50 razy w ciągu minuty. Czy tam w ciągu godziny. Więc lokalnie dla domeny on sobie będzie wysyłał ile wlezie, ale dla zewnątrz już nie pójdzie. Z punktu widzenia... czas się skończył? Z punktu widzenia zajebistości to jest na niepolne, jest o tyle jest fajna, że nie dostaniemy za wysyłanie spamu przez spamkopa, nie będziemy się, że tak powiem, bawili o odkręcanie, zmiana adresu IP. Nie? I ludzie wymyślili coś takiego, to się nazywa e-red mail. Instalacja e-red maila to jest oczywiście open source'owy, powiedzmy, nazwijmy to open source'owe rozwiązanie. Tam, gdzie nie wiadomo o co chodzi, w pewnym momencie chodzi o pieniądze, tak jest w tym tutaj w momencie. Dostajemy bardzo ładne narzędzie, dostajemy skrypt, który robi automatycznie wszystko za nas. My jedynie co musimy zrobić, to musimy zmienić tam hosty na takie, jak oni sobie proszą. Więc to nie żadna filozofia, jest tu jest nawet podane, jak to dokładnie zrobić, no nie? Co robimy? Pierwszą w ogóle rzeczą, jaką my musimy jedyną rzeczą, którą my musimy zainstalować na serwerze, to jest ZIP 2. I to jest koszt. Tak, jeszcze tak, tego akurat nie ma, nie? Po czym? Ściągamy sobie ładną ostatnią wersję, załóżmy e-red mail, wersja ta bla bla bla, to jest ostatnia, załóżmy tam jakaś serwina, rozpakowujemy ją i uruchamiamy. I zaczyna się magia. Bla bla bla. Storage, gdzie mamy storage maili. Co chcemy mieć? Jak chcemy mieć pekę? Albo OpenLDAP, SQL, Postgres. Co chcecie? Do wyboru. Ładnie, proste. OpenLDAP. Nie wiem czemu nie lubię SQL-a. OpenLDAP jest zły. Dobra, można tu wybrać OpenLDAP. Od razu daję przykład, jak dodawać żeby zamknąć katalogu, jak dodawać domen. Tu jest przykład domen dla exam.com. Dajemy sobie następną. Ustawiamy sobie hasło, powtarzamy hasło i ustawiamy sobie pierwszą wirtualną domenę. O, tak to wygląda, czyli tworzymy użytkownika Postmaster i Red Mail, ustawiamy hasło i on się pyta, co chcemy mieć dalej. Dekajemy i Red Admin, to jest taki fajny panel z tymi wszystkimi restrykcjami, RONQ, PHP, LFT, PHP MyAdmin, AbuStat, FailToBan, teraz to jest wszystko już gotowe, skonfigurowane. Zaczyna się magia. Czy jesteśmy na pewno pewni, że chcemy to zainstalować? Tak, chcemy. Chcemy zainstalować, ponieważ to akurat robimy. Na tym kończy się nasza cała instalacja i to wszystko działa. Teraz tak, jak to wygląda? Online to wygląda tak. Tutaj jest. Dobra. Tak wygląda sobie panel.
To od razu jest kwestia spłoszczona. Teraz jaki język? No nie, przy pierwszym logowaniu polski, może francuski? Nie, nie mamy francuskich, mamy Polaków. Ustawię, więc robimy Polaków, no nie? Mamy ładny panel, gdzie możemy dodać naprawdę, naprawdę wszystko. Dajemy sobie jakiś tam kolejnych administratorów dla domeny. Tak? Tak? No, jest działa, super. Od razu mamy taki ten, co akurat mamy, że mamy tam jakieś rzeczy tam SQL, ile to działa, wszystko, nie? Top sender, top odbiorców, innych tam wszystkich tych misiów, logi, dostęp do logi, do kwarantanny logów. Ciężko jest to ładnie, no łatwo robić. To jest najlepszy mistrz, kurde. Tak naprawdę instalacja całego serwera postawionego sobie w sposób odpolskiej zapomni. Tak, teraz co jest fajną rzeczą. Fajną rzeczą jest to, że nie jest instalowany żaden dodatkowy skrypt. Wszystko de facto opiera się, że bierzemy wersję dla Debiana i ten skrypt wie, że tak, on robi, skrypt instalacyjny robi tak, apt install postfix, apt install dotco, apt install asasy, gotowe te rzeczy. I teraz tak, co on zmienia? On zmienia na takiej zasadzie, że konfiguracja, ma swoje pliki konfiguracyjne, gdzie to są pliki konfiguracyjne, które to są przerobione pliki konfiguracyjne dla danej dystrybucji. Czyli jeżeli mamy, załóżmy, Amavis, conf, 50, tam Debian, coś tam, to ten plik tak samo się tam nazywa. To jest przerobiony ten plik oryginalny z tymi magicznymi opcjami. Mało tego, jest dodane, że to, co zrobił i Redmail, oryginalny plik jest z datą zamieniony, że jest od razu, że można sobie cofnąć. Wszystko mamy w konfiguracji dokładnie opisane, co on robi. Więc mamy mega fajną, czytelną dokumentację. Minus tego wszystkiego jest jeden, zgadnijcie jak. Cała instalacja de facto jest ładna, prosta, szybka. Panel ładnie, kolorowo wygląda. Jest to mega proste, ale to jest wersja płatna. Która wersja płatna jest, dotyczy tego panelu. I ona kosztuje, szybko sobie klikniemy. Sukces story, to nie to... Ale darmowa też ma pan. Tak, jak najbardziej, no nie? Ma darmową wersję i on chce powiedzieć na samym... Gdzie to jest ściano? 300 dolców chyba. Tak, około tam 300 dolców za, tam, za rok, albo tam więcej za licencję bezterminową. Teraz oni minimalnie to zmienili, bo ludzie kupowali licencję bezterminową. I proszę w związku, że nie, fakiu. Nie będziecie tak kupować, że ta bezterminowa de facto jest terminowa, ale jakieś takie obostrzenia dotyczące licencyjne. To jest już taka sztuka na sztuki. I ludzie powiedzieli, kurwa, facet zrobił dobrą rzecz, no nie? Naprawdę mistrzostwo świata. I ludzie, pewnie Polacy, no nie? Pan miał pomysł, że w związku z tym, że co ten... co tak nasze oni się kończą tam darmowe minuty, no nie? Tutaj ten panel by... Co ten panel przypomina ten panel? Jest takie darmowy panel. Postfix admin, właśnie, ludzie byli kurwa. Przepraszam, ludzie byli tak, kurde, to wygląda jak postfix admin. To musi być postfix admin, nie? Więc mądre głowy padły na pomysł, że nie będziemy... Wersja darmowa tego panelu polega na tym, że mamy konto, możemy podać zrobić jeden alias, zmienić hasło. Więc no, ładnie wygląda, ale taka funkcjonalność to trochę, no i parę domen dole, to trochę dłuższy, no, taka funkcjonalność, nie? Tak, alias można dodać, zmienić hasło, tego tu. Więc ludzie wpadli na genialny pomysł, że w związku z tym, że to wygląda jak postfix admin, to musi gdzieś być postfix admin. I zaczęli, tutaj ludzie na stronie znalazłem, jak stunigować tamtego e-maila, gdzie głównym panelem będzie postfix admin z pełną funkcjonalnością płatnego panelu. I tutaj to chyba tak. I tutaj kolega się opisują, że co trzeba, to jest takie faku, mega krótkie, co trzeba wykonać, żeby była cała funkcjonalność. Trzeba zmienić postfix admin, no nie? Tak jak już mówiłem, wpisujemy w mod 7.7, czy zmieniamy właściciela katalogu. Super, to nie ważne, żeby działało.
Mało tego, są łatka jest, która poprawia z punktu widzenia post... W tym momencie nakładamy taką łatkę, która mówi PostFix adminowi, jak ma działać z punktu widzenia ile maila, tak? Że być konfiguracyjny z ich tabelą, z ich tabelami, userami, wszystko. A implementacja tego to jest dosłownie 1,5–2 minuty. I w tym momencie mamy PostFix admina, który ma dalej potężne możliwości konfiguracyjne. Możemy wyklikać wszystko. Mało tego. Ludzie postanowili na tym forum, no nie, bo jest tam bardzo fajne forum, spytać się, czy to jest gdzieś tam PostFix admin. Tak, to jest PostFix admin. A czy my możemy z tego korzystać? Tak, możecie korzystać. Na pewno tak, możecie korzystać. No to nawet facet w swojej, wbrew pozorom, jak uniknąć hejtu, najprościej, no nie? Nie możesz wygrać, to się dołączasz. Ty powiedział, nie mam problemu, opiszę wam, jak zaimplementować PostFix admina do tego. No i ktoś opisał, nie wszystko. Kolejna wersja, czyli wbrew pozorom ludzie myśleli, że to facet robi strzał w kolano. Nie, facet zrobił bardzo fajną sprawę, że kolejną wersję minimalnie zmieniał. Jeszcze zmieniał. Ludzie szli razem z nim, dodatkowo pewnie nie ufali, pewnie dobrze, że co wieczkę wychodziły nowe łatki, nowe poprawki, tak jak tam widać, że na wersji takiej trzeba zmienić tak. Więc to z punktu widzenia marketingowego słabo. Ale facet pan powiedział, że nie ma problemu, możecie z tego korzystać. Ale $300 to nie jest dużo. No tak, to nie jest dużo. No, u nas jest dużo, tam gdzieś nie jest dużo, nie? Polaków nie będziemy liczyć, lecimy dalej, nie? No i ludzie wtedy mówią, że $300 to nie jest dużo kasy, no nie? Ale mamy PostFix admina, pomożemy tobie, rozwijasz tam i RedMaila. I zaczęli ludzie mówić, no słuchaj, fajnie było, gdybyś to dodał to. W międzyczasie ludzie mówią, PostFix admina, aha, dobra, to na szybkości łatka. Teraz jest chyba, nie wiem, jakaś piąta, szósta łatka, która daje dopiero taką funkcjonalność, no nie? Więc takim naprawdę tanim kosztem możemy sobie wybudować całą taką maszynę, łącznie z tymi wszystkimi łatkami. O, tak to wygląda, później PostFix admin. Konfiguracja. Na czym polega jeszcze bajka w ogóle konfiguracji i RedMaila? I RedMail się pyta, oprócz tego, jakie chcę mieć bazę danych, jakiego chcę mieć klienta webowego, tam RockQL, możemy mieć coś innego, no nie? Mało tego, możemy sobie, nie lubimy Apache'a. Chcemy mieć Jinxa, nie? Nie lubimy Apache'a z mod.php'em, bo mod.php to jest zło. Bierzemy sobie Apache'a Preforka i załóżmy FCGI, nie? Tak samo możemy sobie wyklikać. Mało tego, facet na swojej stronie, i to darmowe daje nam tutoriale, jak coś fajnie zrobić. Typu, że jak uczyć samemu, nie oszukujmy się, jeżeli ktoś nie ma w ogóle pojęcia o poczcie, to takie wyklikanie, owszem, to jest fajne na krótką metę, sprzeda, ale na przykład zaczną się jak uczyć spam assassina, żeby się sam uczył, albo DB spam, jak tam w to wdrożyć, no nie? W tym momencie zaczynają się problemy, więc jakąś tam wiedzę minimalną trzeba mieć, a facet dodatkowo mówi, nie musicie mieć wiedzy. My za tam $30 wam zrobimy, co będziecie tylko chcieli. I naprawdę robią wszystko. naprawdę robią wszystko, są tani. Ale dodatkowo, nawet jak gdzieś coś zrobią, tak może tam sukces stoły, pytam się, czy mogą opisać to, żeby inni nie musieli płacić, żeby to zrobić. I facet jeszcze tam daje, jak na przykład wdrożyć, powiedzmy, DSPAM w RedMailu i opisuje dokładnie krok po kroku, że pyta się, czy jaką pan chce mieć dystrybucję, nie? Aha, a to się nie da. Dobra, Debian, Red Hat, dobra, no i tam Suse i tam parę innych rzeczy. I są naprawdę takie gotowe tutki, mało tego, jeżeli ktoś powie, że znalazłem, no akurat jak mi się to co przydarzyło, że taki jakiś tam mały bug, że dotyczący poszło, ja super, a to masz licencję i się baw, nie? Kurde, super, nie? Gratis licencję. Więc no, facet ma takie, znaczy ta firma ma takie dosyć dziwne podejście, nie wiem na czym oni dokładnie zarabiają, bo dają wszystko prawie za darmo, chcą robić za darmo i jeszcze to ładnie opisują, więc
Kurczę, no polecam samego chociaż przetestowanie to, chyba że gdzieś tam jest pranie pieniędzy, bo nie. Gdzieś tam ten skrypty polecam przez NSA, bo nie wiem. Więc naprawdę polecam, bo można stawiać naprawdę duże systemy pocztowe. Ja udało mi się postawić taki jeden z takich dla 80 do 100 tysięcy kont pocztowych. I to działa. Oczywiście nie na, oczywiście to nie jest na jednym nodzie, to nie na jednym typu, bo do tego był jeszcze Peacemaker, Korosync i kurde, nie użyłem słowa kurde, nie, ile czasu samo tam do wyklikania, ale sama konfiguracja po stronie postfixa, no nie, za bardzo ile maila, to jest po prostu styknięcie palcami. Więc mogę wam naprawdę szczerze to polecić. Forum. Mają bardzo fajne forum i na tym forum dużo ludzi zadaje fajne pytania. Od razu jest prawie na bieżąco jest odpowiedź, że typu tak, to powinno działać. Jeżeli nie wiesz, nie ma problemu, my ci to za 30 dolarów zrobimy. I czy możemy to pisać? Nie. Bo ja płacę, niech ktoś nie wiedział. No, to tak po polsku jest, no nie? Tadeusz. Jerzy. To ja pokażę A. Tak? Dobra, czyli już jest czas się... Ja już wiem, to znaczy literka T, tak wiem, a to... A, zero. T zero. T tysiąc. Nie wiem, co to pokazuje. Czas się skończył. A to co na to?